Witam wszystkich w drugiej i ostatniej chyba części odpowiedzi na pytania do wykładu Wskrzeszenie i zmartwychwstanie niesprawiedliwych. Zacznę od wyjaśnienia, dlaczego w ogóle powstał taki temat, czemu myślę, że jest ważny. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od słów apostoła Pawła, który stwierdził, że Jezus zmartwychwstał jako pierwszy. Wydały mi się to dziwne słowa, bo przecież wiadomo też z Ewangelii o zmartwychwstaniu Łazarza, o zmartwychwstaniu młodzieńca z Nain, o zmartwychwstaniu córki Jaira. No więc postanowiłem zbadać temat dokładniej i okazało się, że kiedy mowa była o zmartwychwstaniu Jezusa, to w grece biblijnej użyte zostało słowo anastazis. Ale kiedy mowa była o zmartwychwstaniu Łazarza czy córki Jaira, to już greka biblijna używała całkiem innego słowa, egerzis. Dlatego w tytule pojawiło się takie rozróżnienie. Wskrzeszenie, tu od tego greckiego słowa egersis, i zmartwychwstanie, od greckiego słowa anastazis, niesprawiedliwych. No bo trzeba jakoś podkreślić to, że te dwa greckie zwroty nie są takie same i nie oznaczają tego samego. Biblijne wskrzeszenie, egersis, to przywrócenie procesów życiowych, obudzenie umarłych. I to też nie wymaga niczego od nich samych. Ono jakby w 100% opiera się na Bożej łasce i na krwi Pana Jezusa przelanej za wszystkich ludzi. To jest właśnie greckie egersis, wskrzeszenie, którego dostąpią wszyscy. W słowach Jezusa w Ewangelii według Jana, rozdział 5, werset 28, to wskrzeszenie zostało określone nieco inaczej, jako usłyszenie, czyli usłyszenie przez umarłych głosu Syna Człowieczego. Jana 5:28. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. No, czyli zostaną egersis, zostaną wskrzeszeni, no po to, żeby właśnie usłyszeć ten głos i dalsze słowa, które będzie do nich mówił Syn Człowieczy. I tutaj kolejny werset Jana 5:29 zapowiada, że ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie życia. Tutaj już mamy greckie anastazis, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu. Też greckie anastazis. Tak więc zmartwychwstanie, greckie anastazis oznacza powstanie do doskonałości, podniesienie pod każdym względem. I tego zmartwychwstania tylko niektórzy ostatecznie staną się godni. Taki jest termin biblijny. To będzie wymagało osobistej pracy, będzie wymagało przyjęcia przez nich Bożej łaski i współpracowania z tą Bożą łaską dla nich i im okazaną. Chętni o tym mogą doczytać w Ewangelii według Łukasza, rozdział 20. Werset 23. I w tytule wykładu tego pierwszego, do którego teraz już druga część odpowiedzi, była mowa o zmartwychwstaniu niesprawiedliwych. No bo są w Biblii wersety, które dają nadzieję, że duża liczba niesprawiedliwych z tego życia, niesprawiedliwych ludzi, będzie mogła osiągnąć anastazis. To znaczy podniesienie swojego niesprawiedliwego, upadłego stanu i w końcu już po tym podniesieniu zdobycie życia wiecznego. I to będzie miało miejsce pod panowaniem Jezusa w Jego tysiącletnim królestwie. W Ewangelii według Jana, 5 rozdział, werset 29, ta nadzieja, no jest na przykład nazwana zmartwychwstaniem sądu. Inaczej możemy to określić powstaniem przez pewien proces. Proces przyprowadzający ludzi do dobrego postępowania. To taki inny jeszcze termin, resocjalizacja. I w ten sposób przyprowadzenie do życia wiecznego. Szeroko omówiłem to w pierwszym wykładzie, do którego link też znajdziecie w opisie do tego filmu. I na wiele pytań odpowiedziałem w pierwszej części tego Q&A, czyli tych odpowiedzi na pytania. I też taki link dodałem do opisu. Także dzisiaj obiecany ciąg dalszy tych pytań i odpowiedzi. Pytanie pierwsze.
Dlaczego tyle czasu poświęcasz tej sprawie? Czy nie lepiej głosić Jezusa, a resztę pozostawić Bogu? No, z wielu powodów myślę, że to jest ważny temat. Pismo Święte nazywa Boga Ojca Bogiem wszelkiej pociechy. A jednak wiele grup chrześcijańskich nie znajduje żadnej wyraźnej pociechy dla osób, które umarły jako niewierzące, dla ludów, które nie poznały nigdy Jezusa, dla dzieci, które umarły zbyt małe, by poznać Jezusa. No, osobiście znam historię, gdy odbierano ludziom nadzieję na przyszłość dla ich bliskich. Dla bliskich, którzy popełnili samobójstwo, którzy zmarli w wyniku jakiegoś nałogu, którego nie potrafili pokonać w tym życiu. No i inne takie podobne historie. I dla większości systemów wierzeń, to nie ogólnie w świecie religii, ale w chrześcijaństwie, nie ma dla takich osób nadziei, nie ma dla takich osób pociechy. A jednak Pismo Święte mówi o Bogu wszelkiej pociechy. No i Pismo Święte samo w sobie zawiera wersety mówiące wprost, bezpośrednio, że Jezus Chrystus umarł, aby odkupić wszystkich ludzi i aby każdemu dać pełną możliwość poznania prawdy i pełną szansę zdobycia życia wiecznego. No, dla mnie na przykład bardzo pocieszający jest fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 2, werset 4. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 4. Święty Paweł napisał, że Bóg postanowił, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I ten fragment szeroko omawiam w nagraniu pod tytułem Dobra Wiadomość. Też link znajdziecie w opisie. I myślę, że lepsze poznanie charakteru Boga Ojca, takiej, można powiedzieć, filozofii, takiego planu zbawienia w Jezusie Chrystusie, planu zbawienia ludzkości, sprawia, że Bóg może być bardziej wychwalany, lepiej wychwalany i mniej też zniesławiany przez jego przeciwników. Bo nawet ludzie niewierzący dzisiaj potrafią stwierdzić, że chociaż nie mogą dzisiaj uwierzyć, nie potrafią uwierzyć, to cieszyliby się, gdyby taka była prawda, taki byłby plan zbawienia. No a ja widzę w Biblii wyraźnie, że nadzieja dla ludzi niezbawionych w tym życiu nadal istnieje i dlatego pragnę się tym dzielić. Pytanie drugie. Kim są niesprawiedliwi? Widać już od razu, że te pytania dzisiaj bardziej techniczne, mniej opisowe. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział 24, werset 15. Dzieje Apostolskie, rozdział 24, werset 15. Znów słowa Pawła. Mam w Bogu nadzieję, którą mi oni podzielają, że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. W Grece mamy tutaj anastazis, a więc nastąpi podniesienie przynajmniej niektórych niesprawiedliwych. No ale kim są tutaj wspomniani niesprawiedliwi? Według listu do Rzymian, rozdział 3, werset 10, można odpowiedzieć bardzo krótko. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. I ta boska perspektywa, no, jest bardzo widoczna w całym Piśmie Świętym, ale tak można zauważyć, jak wyraża to prorok Izajasz. Dosadnie i ciekawie, Księga Izajasza, rozdział 64, werset 6. Izajasz zapisuje tak. My wszyscy jesteśmy jak nieczyści. Wszystkie nasze sprawiedliwości są jak splamiona, poplamiona szata. Więc z boskiego punktu widzenia wszyscy ludzie są pod dziedzicznym wyrokiem śmierci. I wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej skażeni grzechem. Dlatego Pismo Święte stwierdza, że nikt się nie usprawiedliwi sam swoimi uczynkami, swoją jakąś własną sprawiedliwością. Nikt nie wykupi przed Bogiem, takiego terminu używając, ani samego siebie, ani swojego przyjaciela, kogoś sobie bliskiego. I z tego powodu potrzebny był Jezus, potrzebny był doskonały człowiek, który pojawił się na świecie w cudowny sposób, Syn Boży,
który sam będąc sprawiedliwy, zdecydował się umrzeć za nasze grzechy. I według listu do Rzymian, człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jako swojego Odkupiciela, staje się usprawiedliwiony z wiary. To znaczy, że Bóg patrzy na taką osobę jako na czystą, ponieważ jej grzechy są przykryte, zakryte przez Jezusa. To Pan Jezus wykonał sprawiedliwość, to Pan Jezus umarł, ale nie za własne grzechy, tylko za nasze. I znowu Izajasz pięknie to opisuje. Znowu nawiązuje do pewnego ubrania, do nowej szaty, którą może założyć człowiek wierzący. Księga Izajasza, rozdział 61, werset 10. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Ten płaszcz, to ubranie, to jest usprawiedliwienie od Boga, które może zapewnić, że Jezus może zapewnić nam takie spojrzenie Boga na nas, jakbyśmy byli czystymi, z tego powodu, że Jezus Chrystus był czysty i był wierny w swoim życiu. Ale ubiera, zakłada ten płaszcz tylko ten, kto wierzy. Pytanie trzecie. Czy tacy niesprawiedliwi zmartwychwstaną i pozostaną niesprawiedliwi? No oczywiście, że nie. Kiedy apostoł Paweł mówi, że będzie zmartwychwstanie niesprawiedliwych, to właśnie znaczy to, że wszyscy niesprawiedliwi, którzy będą chcieli zmartwychwstać, będą musieli podnieść się do doskonałego stanu. Oni nie zrobią tego oczywiście sami, no bo tylko Pan Jezus Chrystus przez odkupienie, a także przez swoje panowanie na ziemi będzie mógł ich do tego poprowadzić. Zmartwychwstanie niesprawiedliwych znaczy, że cała ludzkość, tak określona jako niesprawiedliwi, będzie miała zapewnioną przez Boga możliwość powstawania, greckiego anastazis. Jak wiemy z Ewangelii Jana, tylko sprawiedliwi powstaną od razu do życia. Sprawiedliwi, kto to taki w takim razie? No właśnie ci, którzy w tym życiu przyjęli białą szatę sprawiedliwości Chrystusowej i którzy starali się być wierni aż do śmierci Chrystusowi. Oni w przyszłości nie mają przechodzić sądu z całym światem, bo oni przeszli taki sąd, przeszli taką osobistą przemianę, osobisty proces zmiany już w tym życiu. Mają oni być za to używani przez Boga właśnie w tym sądzeniu narodów, błogosławieniu wszystkich narodów. Tak to jest określone w obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, ponieważ tacy wierzący razem ze swoim Panem, razem z Jezusem, są potomstwem Abrahama. A to potomstwo Abrahama, według obietnicy, miało błogosławić wszystkie narody ziemi. Więc o innych ludziach, o niesprawiedliwych, wiemy tyle, że wyjdą z grobów i dojdą do poznania prawdy. Wiemy, że będą błogosławieni, czyli jakby uszczęśliwiani przez tych sprawiedliwych, przez to potomstwo Abrahama, ale nie będą uszczęśliwiani na siłę. Inaczej, to czy zechcą i czy będą posłuszni Bogu, żeby zdobyć życie doskonałe, żeby zdobyć tę doskonałość na wieczność, no to już będzie zależało od każdej osoby, bo każdy na tym sądzie odpowie sam za siebie. Będzie można wybierać dobro i zmierzać w kierunku życia i będzie można wybierać zło i zmierzać w kierunku śmierci. Pytanie czwarte. Czy są dowody, że niesprawiedliwi będą wskrzeszani w czasie tysiącletniego królowania Chrystusa, a nie dopiero po nim? Czy są takie dowody na wskrzeszanie w czasie tysiącletniego królowania Jezusa? No myślę, że dowodzi tego wiele fragmentów Pisma Świętego. Psalm 86, werset 9, w odniesieniu do czasów mesjańskich, czyli do królowania Jezusa, mówi tak. Wszystkie narody, które Bóg stworzył,
przybędą i pokłonią się przed Bożym obliczem. Taki czas nastanie. I oczywiście wiele z tych narodów tutaj wspomnianych od dawna już nie istnieje. No chociażby biblijne narody, Sodoma, Gomora, narody kananejskie, one przestały istnieć w określonym czasie. A jednak jeśli ci ludzie też są objęci zwrotem, wszystkie narody, a na to słowo wszystkie wskazuje, że są objęci, no to muszą być najpierw przywróceni z grobów, żeby przejść i żeby oddawać pokłon Bogu. Księga Objawienia też wiele razy stwierdza, że wierni będą królować z Chrystusem przez 1000 lat. A także Objawienie mówi, że to królowanie będzie nad narodami, które wcześniej były niewierzące. Jak już mówiłem w tej obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu, którym jest Chrystus i jego wierni, no to Bóg obiecuje, że błogosławieństwa ze strony tych wiernych spłyną w końcu na wszystkie narody ziemi. Apostoł Paweł w liście do Filipian, rozdział 2, werset 10, też napisał pewne potwierdzenie tych myśli. List do Filipian, rozdział 2, werset 10. Na imię Jezusa zegnie się każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, a każdy język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Na pewno takie oddanie chwały Jezusowi, wyznawanie imienia Jezus przez wszystkich, łącznie z tymi pod ziemią, a są to zmarli, oznacza najpierw wyprowadzenie ich z grobów, najpierw obudzenie ze stanu martwych. Inny taki dowód, że wskrzeszenie umarłych będzie miało miejsce w czasie panowania Chrystusa, a nie po nim, znaleźć można w liście do Rzymian, rozdział 14, werset 9. Tam w liście do Rzymian, rozdział 14, werset 9 czytamy: po to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi zapanować. No oczywiście umarli muszą być najpierw wskrzeszeni, żeby mógł nad nimi panować. A kiedy Pan Jezus będzie panować? No w czasie swojego panowania lub królowania, czyli w 1000-letnim królestwie. Dalej jeszcze można przytoczyć może jeden jeszcze fragment, drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 1. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 1. Ja więc uroczyście zaświadczam to przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I tu ważne słowa. Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych podczas swego pojawienia się i swego królestwa. Znów, to osądzenie martwych lub umarłych w królestwie musi być poprzedzone ich wskrzeszeniem. Oni mają być obecni na swoim procesie sądowym. Oni nie mają wtedy spać w prochu ziemi, ale mają być wtedy świadomi tego, co się dzieje. Mają brać udział w tym procesie, który będzie się odbywał. Pytanie piąte. Dlaczego podważasz, że po 1000-leciu zmartwychwzbudzeni zostaną niesprawiedliwi? Dlaczego podważasz to? No cóż, jedyny fragment, który mógłby wskazywać na wskrzeszenie niesprawiedliwych już po 1000-leciu, to jest fragment z Objawienia, rozdział 20, werset 5. Że inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Podałem już w poprzednich nagraniach, myślę, że przekonujące argumenty, że ten fragment jest dopiskiem. W poprzednim nagraniu podałem link do wykładu, który w całości tę sprawę omawia. Chcę jednak coś powiedzieć do tych, którzy nie są co do tego przekonani, albo którzy nawet są przekonani, że te słowa należą do natchnionego tekstu Biblii. Więc pamiętajcie, że nawet jeśli tak jest, jeśli się okaże, że słowa inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, to ten natchniony tekst Słowa Bożego nie mówi, że ci inni umarli, ci niesprawiedliwi mają być wskrzeszeni po 1000-leciu. Przede wszystkim
Słowo ożyli jest tutaj tłumaczeniem greckiego słowa anastazis, a nie egersis. Inaczej mówiąc, nie chodzi o samo wskrzeszenie, bo to znaczy słowo egersis, ale chodzi o podniesienie ludzkości, no bo to znaczy słowo anastazis. I w odniesieniu do niesprawiedliwych znaczy to podniesienie kogoś do takiego stanu, jaki utracił Adam, czyli do stanu doskonałego, bezgrzesznego człowieka. Oczywiście takie anastazis, czyli takie z martwych wstawanie, no to będzie to długim procesem i będzie to zależało od posłuszeństwa i od wierności każdej osoby, która będzie ten sąd przechodziła. Skoro tak, no to ci niesprawiedliwi, ci inni umarli z tego wersetu, osiągną doskonałość i pełne zmartwychwstanie, anastazis, dopiero po zakończeniu się 1000 lat sądu albo właśnie tego królowania Chrystusa. No i faktycznie, wtedy zgadza się to wszystko. Niesprawiedliwi nie ożyją, aż się dopełni 1000 lat. Oni nie podniosą się, nie odzyskają w pełni utraconego życia, nie uświęcą w pełni swoich charakterów, dopóki nie skończy się 1000 lat restytucji, królowania czy sądu, bo te terminy w Biblii są synonimiczne, są synonimami. To nie zmienia tego faktu, no, że nadal uważam te słowa z objawienia, rozdział 20, werset 5, za dopisek, ponieważ nie ma tych słów w najpewniejszych rękopisach, we wczesnych tłumaczeniach Biblii, one nie występują. Ale to daje odpowiedź dla tych, którzy takiej odpowiedzi na dzisiaj potrzebują. Pytanie szóste. Jak pogodzisz nadzieję dla wszystkich z przypowieścią o bogaczu i Łazarzu? Tu pytający dobrze określił ten fragment Nowego Testamentu jako przypowieść. Szeroko już omówiłem przypowieść o bogaczu i Łazarzu w serii Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach? Tak więc link znajdziecie w opisie do tego filmu. Zwróćmy jednak uwagę na to, że przypowieści w Biblii bardzo często są alegoryczne, są alegoriami. W Księdze Sędziów mamy przypowieść o drzewach, które wybierały sobie króla spośród siebie i po długich rozmowach, pertraktacjach wybrały na króla Oset. I tutaj chodzi o politykę starożytnego Izraela. Nikt nie używa tego fragmentu Biblii na dowód, że drzewa i inne rośliny podejmują między sobą jakieś takie polityczne rozgrywki i w taki sposób ze sobą rozmawiają. Taką samą alegorią jest Dolina Suchych Kości z Księgi Ezechiela. A w Nowym Testamencie, no właśnie, przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Są to alegorie. Można jeszcze zapytać, co to jest alegoria w Biblii? I to nam tłumaczy słownik Diaglota. Ten słownik mówi tak, zacytuję. Alegoria biblijna to symboliczna wypowiedź, powszechnie używana wśród narodów wschodnich do zilustrowania jakiejś zasady lub doktryny. Więc Biblia wyraźnie określa, że umarli są nieświadomi, że umarli, symbolicznie mówiąc, zasnęli, że nie ma już dla nich żadnego działania, żadnego myślenia i żadnego doświadczania, no a więc też żadnego cierpienia. Wiemy chociażby z Księgi Ezechiela, że to cała dusza, cała istota umiera, a nie tylko ciało. Tak więc przypowieść o bogaczu i Łazarzu mówi o czymś innym. To jest symboliczna wypowiedź. Jest to alegoria i naprawdę zachęcam do wysłuchania tego długiego nagrania z opisu, bo znaczenie tej przypowieści nie tylko jest ciekawe, ale też jest bardzo ważne dla boskiego planu zbawienia, jaki jest opisany w Biblii. Tak więc zachęcam do zajrzenia do tamtego nagrania, czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach bogacz i Łazarz. A teraz przechodzimy do pytania siódmego. Pytanie siódme. Czy nawrócenie na łożu śmierci coś daje? Czy jest za to jakaś nagroda lub korzyść z tego? I tutaj wielu chrześcijan niezbyt dobrze tę sprawę przedstawia. Myślą oni, że tak, że nawrócenie, nawet właśnie na łożu śmierci, tacy nawróceni
pójdą do nieba, gdzie mieszka Bóg, i będą z Nim królować, a że nienawróceni pójdą na wieczne męki do piekła. I przez taki pogląd tacy chrześcijanie dochodzą do różnych skrajnych interpretacji Pisma Świętego, no i też skrajnego działania w swoim życiu. Dobry przykład takiego skrajnego interpretowania, no to jest scena, w której Pan Jezus obiecuje pokutującemu złoczyńcy na krzyżu, który wcześniej też należał do tych, którzy naigrywali się z niego, ale zrozumiał jakby swój błąd. I Pan Jezus udzielił mu takiej obietnicy, że będzie z nim w raju. No więc jak to w końcu będzie? I tutaj powinniśmy rozważyć, czym jest raj. Czym jest raj, który Jezus obiecał temu człowiekowi? Słowo raj w Biblii oznacza zachwycający ogród, park albo teren rekreacji, tak możemy powiedzieć. Ogród Eden to był raj, w którym mieszkał człowiek, zanim sprzeciwił się boskiemu prawu. Z powodu nieposłuszeństwa człowiek stracił ten raj. Kiedy ludzie powrócą do harmonii z Bogiem, kiedy będą posłuszni królowi, którym będzie wtedy Jezus, to Księga Ezechiela, rozdział 36, werset 35 zapowiada, że ziemia znowu stanie się jako ogród Eden. Dojdzie do restytucji, do przywrócenia ludzkości do tego utraconego rajskiego stanu. Pięknie mówi o tym Izajasz, cały rozdział 35, on zaczyna się takimi słowami, będzie się weselić z tego pustkowie i spieczona ziemia, pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża. Opis ten przede wszystkim mówi o tym, jacy szczęśliwi będą ludzie, kiedy raj zostanie przywrócony, jak prawda i Ewangelia, duch tej prawdy, jak to rozweseli, odświeży rodzaj ludzki. Ale to mówi oczywiście też coś o samej ziemi, jak wtedy będzie wyglądała. Ale kiedy to się stanie? To też kolejne pytanie. Czy ta obietnica dotyczyła już następnej chwili po śmierci Łotra i Pana Jezusa? No nie. Będzie to miało miejsce, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie do swojego królestwa. O to właśnie poprosił dobry Łotr. W Ewangelii według Łukasza, rozdział 23, werset 42, czytamy słowa złoczyńcy. Łukasza 23, 42. Wspomnij na mnie, Jezu, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Tak więc nasz Pan przyjdzie do swojego królestwa podczas swojej drugiej obecności na ziemi, podczas tak zwanej paruzji. Zapowiedział swój powrót i ustanowienie tego właśnie królestwa. Jezus nie poszedł do raju tego dnia, gdy był ukrzyżowany. Jezus poszedł do grobu, jak mówi Pismo Święte, do Hadesu, i został wskrzeszony z grobu trzeciego dnia. No dlatego właśnie prawidłowe tłumaczenie tej odpowiedzi Jezusa to nie jest zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju, tylko właśnie zaprawdę powiadam tobie dziś, że będziesz ze mną w raju. Powiadam tobie dziś, będziesz ze mną w raju. Mówię ci teraz w tej wyjątkowej chwili, że kiedy powrócę, kiedy ustanowię Królestwo Boże na ziemi, to i ty się w nim znajdziesz. I taka była nadzieja tego człowieka. I na pewno nawrócenie krótko przed śmiercią może dać dużo pokoju i nadziei. To daje bardzo dobry kierunek, w którym będzie można pójść w czasie panowania Jezusa. Jest to na pewno dużo, ale nie powinniśmy z tego powodu tracić nadziei dla innych. Jeśli nasi bliscy umarli, a nie zdążyli albo nie chcieli się nawrócić, to nie znaczy, że nie zostaną wskrzeszeni. Nie musimy tracić nadziei w tej sprawie, ponieważ Jezus Chrystus obiecał, że jeśli zostanie ukrzyżowany, to pociągnie wszystkich do siebie. No i tutaj znowu z braku czasu odsyłam do dwóch nagrań z opisu. Pierwsze to Łotr w raju i drugie pod tytułem Pociągnę wszystkich do siebie.
Pytanie ósme. Pytanie ósme. Czy każdy będzie miał te 1000 lat naprawy? Ile lat będzie trwała taka indywidualna próba dla poszczególnych osób? Plan Boga jest taki, żeby przez śmierć Jezusa dokonać uwolnienia całej ludzkości od potępienia. Od tego potępienia, które przyszło już w naszym ojcu, w Adamie. Można ogólnie powiedzieć, że te pełne 1000 lat jest przeznaczone na pełne powstanie ludzkości, ale że to przyszłość dopiero zdecyduje, ilu ludzi skorzysta z tej szansy, jaki procent ludzkości z niej skorzysta. Jeśli ktoś umrze w tysiącleciu, przy końcu tego tysiąclecia, czy w jakimkolwiek innym momencie, to wiemy, że umrze z powodu własnych świadomych grzechów i z braku osobistej reformy, nawet z braku chęci tej reformy, a nie z powodu grzechu kogoś innego. Pismo Święte mówi, że w czasach panowania Mesjasza taki uparty, stuletni grzesznik zostanie całkowicie odcięty od życia. To stwierdza prorok Izajasz, że taki grzesznik, mający 100 lat, będzie jakby zaledwie takim chłopcem, młodzieńcem w porównaniu z tym, kim mógłby się stać, jeżeli by korzystał z tych wszystkich możliwości, które będą dostępne. On jakby mógłby być dojrzały duchowo, mógłby być rozwinięty, ale wolał pozostać w stanie takiego właśnie młodzieńca. I możemy przeczytać Księgę Izajasza, rozdział 65, werset 20, Izajasza, rozdział 65, werset 20. On mówi tak: umrze bowiem jak młodzieniec, albo jak chłopiec, umrze bowiem jak chłopiec ten, który przeżyje tylko 100 lat, gdyż grzesznik w wieku 100 lat będzie przeklęty. No więc ci, którzy nie będą korzystali z błogosławieństw, to sami będą się od nich odcinać i sami poniosą tego karę. Tylko dobrowolne, osobiste odrzucenie Boga, odrzucenie Jego miłosierdzia w Chrystusie może skazać kogoś na całkowite zniszczenie, na tę tak zwaną wtórą śmierć. Ale najpierw każdy otrzyma pełne pouczenie o Bożej prawdzie, dokładne zrozumienie Bożych zasad. Potem dla każdego będzie czas spróbowania, czas karania, a także wiele, wiele dalszych pomocy, pouczeń, wskazówek, jakie tylko będą potrzebne. I dopiero wtedy zostanie wydany wyrok, i to bez względu na to, czy ktoś przeżyje tylko 100 lat, bo pogardzi całkowicie tą możliwością, czy więcej, czy może ktoś przeżyje do końca tego tysiącletniego czasu, ale na przykład w stanie takiej pewnej hipokryzji, nie do końca z serca wypływających działań. Ostatecznie każdy będzie sprawdzony w 100%. Sprawdzone będzie każde serce przede wszystkim. I życie wieczne otrzymają tylko ludzie pełni szczerości i miłości do Boga i bliźniego. A jednak każdy otrzyma swoją szansę. Pytanie dziewiąte. Skoro są takie złe warunki klimatyczne na Ziemi, to w jaki sposób ludzie będą żyli aż tak długo jak 1000 lat, albo nawet wiecznie na Ziemi? Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wersety 20 i 21 mówią na temat czasów wytchnienia, czasów odnowienia wszystkich rzeczy. Obejmuje to nie tylko ludzi, ale także otoczenie. Podobnie jak upadek człowieka miał wpływ nie tylko na nas, ludzi, ale także na środowisko, na samą planetę. To samo czytaliśmy chociażby w księdze Ezechiela o tym, że Ziemia znów stanie się jak ogród Eden. I spodziewam się, że w znany Bogu sposób obecny niedoskonały klimat, niedoskonałe warunki na Ziemi ulegną zmianie. Planeta Ziemia została stworzona jako wieczne mieszkanie dla człowieka i pod rządami Jezusa będzie to znowu piękne i czyste miejsce. Zresztą nawet pomyślmy, jak zmieniałaby się Ziemia już teraz, gdyby tylko te pieniądze, praca nie były przeznaczane na wojnę, na niszczenie ludzi
i na niesprawiedliwy zysk tych najbogatszych. Gdyby to przekierować, ten majątek, tę pracę na to, żeby nakarmić głodnych, żeby oczyścić środowisko naturalne, mądrze edukować ludzi, to jak wyglądałby dzisiaj świat? No to już byłby prawie raj. A święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 2, werset 9, napisał pewne piękne słowa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 9. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to właśnie przygotował Bóg tym, którzy go miłują. A więc mamy wspaniałą obietnicę tutaj. Mamy wielką pociechę, że przygotowane będą takie warunki, by tak długie życie było jak najbardziej możliwe. I ostatnie pytanie, pytanie 10. Jaką sektę reprezentujesz? I jakie grupy religijne nauczają w taki sposób? I też często tak bywa, że pewne poglądy, które nie cieszą się popularnością, są określane mianem sekty. To też przypomina mi scenę z Ewangelii, kiedy Filip powiedział do Natanaela, że znalazł Mesjasza. Znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. No i pamiętamy pytanie tego Natanaela. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Było to takie uprzedzenie i takie uprzedzenie działa także dzisiaj. Myślę osobiście, że najlepsza odpowiedź to jest właśnie to, co powiedział wtedy Filip. Ewangelia według Jana, rozdział 1, werset 46. Filip mówi, chodź i zobacz. Czyli tak, słuchaj nagrań, czytaj polecane artykuły, książki. Oceń przy otwartej Biblii, czy takie nauczanie ma w Piśmie Świętym podstawy, czy nie ma takiej podstawy. Nie kładziemy nacisku tutaj w tych nagraniach na naszą grupę. Nie prowadzimy jakiejś agitacji, żeby inni do nas się dołączyli. Tak naprawdę, braćmi i siostrami w Chrystusie, są dla nas ludzie nawróceni i wierzący w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Obojętnie, czy oni są w jakiejś grupie denominacyjnej, czy poza nimi się znajdują. Tak jak widać, mamy stronę na YouTubie, Badacze Biblii Bydgoszcz. Mamy adres internetowy www.badaczebiblii.pl, ale nie posiadamy monopolu na zbawienie. Nie posiadamy też monopolu na prawdę. Czyli ona nie należy tylko do nas. Prawda jest w Słowie Bożym, a my chcemy po prostu naśladować Jezusa, na ile jesteśmy w stanie w naszym życiu i opowiadać Ewangelię, którą w Piśmie Świętym poznajemy. Jeśli chodzi o grupy religijne, które nauczają o zmartwychwstaniu niesprawiedliwych, które są nam bliskie w tym nauczaniu, to są to w Polsce, na przykład no w Polsce mieszkamy, więc Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego i Świecki Ruch Misyjny Epifania. I w każdej z tych społeczności, w każdej z tych grup można dowiedzieć się więcej na temat restytucji, chociaż właśnie żadnej z tych grup ja nie uważam za jedyną Bożą organizację lub jakiś jedyny wybrany kościół na ziemi. I też nie szukam takiej, ani sam takiej nie zakładam. Dla mnie najważniejszy jest Bóg, Chrystus i Słowo Boże. I osobista relacja moja i wszystkich nas z Bogiem i z Chrystusem. Jeśli do tego istnieje jeszcze możliwość kontaktu z innymi wierzącymi, w takim duchu właśnie miłości Chrystusowej, wolności, no to jeszcze lepiej. No to wspaniale, że mamy takie możliwości kontaktu. Ale tak naprawdę, obojętnie czy będzie w to wierzyło dużo osób, czy mało osób, to jednak wierzę, że boski plan zbawienia się wypełnia. I że to wskrzeszenie i zmartwychwstanie niesprawiedliwych to jest bardzo ważna część tego planu. No i tym w tych trzech częściach chciałem się podzielić i bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.